Dzień dobry, dziewiarki, dziewiarze, wszyscy nasi sympatycy, którzy zasiadają na czerwonej kanapie. Dzisiaj film nagrany. Nagrany, ale będzie się działo pod względem. Pokażę Wam nowe kolory istniejących włóczki, pokażę Wam niezwykłe dzianiny naszych dziewczyn i moją dużą próbkę taką ode mnie. Będzie przegląd Sandry. I wskażę Wam mojego faworyta i powiem, dlaczego jest moim faworytem. Oraz troszkę o trutach Addi. Addi we dziewiarce kochamy miłością wielką. I w tę miłość zawsze troszeczkę jakoś próbuję Wam uszczknąć i przekazać troszkę. Więc pokażę druty głównie na żyłce firmy Addi. Nie bez powodu, ponieważ te druty akurat w czerwcu u nas są z pewnym bardzo atrakcyjnym rabatem. To co? Gotowi na najbliższe, nie wiem ile minut, z e-dziewiarką? Więc zasiądźcie i rozpoczynamy nasze spotkanie na czerwonej kanapie. Ja może rozpocznę od razu od pokazania, ponieważ na ostatnim live'ie pokazywałam fragmenty dzianiny i uprzedzałam Was, że te dzierganie elementów z wielokolorowych włóczek, z różnych włóczek, to też może być z jednobarwnej włóczki albo z resztek istniejących różnych włóczek, jakie posiadamy, ale ja mój top, ponieważ to jest top, to jeszcze nie jest skończone, jest to faza brzydkiego kaczątka, przekształcającego się być może w całkiem zgrabnego łabędzia, więc ta faza u mnie wygląda w ten sposób. Mamy fazę wiszącą z nitkami i to wygląda tak. Nie będzie tutaj trójkątów. Będą właśnie, to jest niewyprane jeszcze, ale jest tak gorące i tak bardzo mi się to podoba, że po prostu muszę, bo się uduszę Wam to pokazać. Jest to włóczka na cumeki. Pomieszałam dwa różne kolory. Jeszcze mi zostało sporo z tego drugiego koloru. Myślę, że tutaj coś na coś wymyślę na ramiona. Jeden element jest na 61 oczek, 30 oczko środkowe i 30. Kładąc to na dół, możemy na niego popatrzeć tak. Przód i tył się niczym nie różnią, są w tym samym kształcie, jednak to dla mnie będzie przód. A już Wam mówię dlaczego, ponieważ tutaj pięknie ze sobą wyglądają te kolory. I fajnie jest patrzeć właśnie, kiedy mamy jeden bok malinowy, a drugi bok trochę musztardowo-fioletowo-zielony. Wykończone to jest przeze mnie takim ściegiem francuskim na dwa żeberka i zakończone zarówno ramię, jak i dekolt. Dekolt jest według mnie, w mojej ocenie, akceptowalny, głęboki, ale bez przesady, jest ok. Tak bym go po prostu powiedziała, jest ok. Tutaj jest tył bluzeczki. Nie zgadniecie, który element był z którego koloru dziergany i to jest najwspanialsze we włóczkach Nora. Tu jest drugi. Jest dosyć szeroki. Tutaj tych elementów na szerokość, jak widzicie, mam dwie sztuki. Tutaj popatrzcie. To są dwa elementy. Ten dół jeszcze obrobię, ale nie drutami, raczej szydełkiem. Być może oczka rakowe będą tutaj, wejdą w grę. Czyli przesuniemy się, żebyście popatrzyły. Tutaj mamy jeden element, drugi element. Ja to dziergałam w elementach, czyli miałam jeden kwadrat w kładąc go naprzód i drugi naprzód, łączyłam następnym elementem, czyli nabieramy oczka, lecimy, później lecimy w drugą stronę i idziemy z tematem. Powstają nam dwie krawędzie, z której znowu nabieramy oczka. Tutaj mamy już ten element również zrobiony i nabieramy w drugą stronę. Rzecz jest bardzo prosta do wykonania. Jest to
cudowna zabawa, zabawa kolorami, formą, kształtem, bo to oczywiście możemy sobie budować w nieskończoność te elementy, dokładać w dół, w górę może być pewną, pewnym, tutaj popatrzcie na wykończenie. Kiedy już stwierdziłam, że element się kończy, to zostawiłam, nie zamykając oczek, w sumie 11, czyli 5 środkowe i 5. 11 oczek zrobiło mi tę szelkę i zachowałam ten rysunek tego jednego oczka idącego po środku. Tutaj nie było zamykania oczek. Ja to wykonywałam jako oczko wkute rząd niżej i wtedy wyciąga się taka większa pętelka. Więc to jest tak, to jest w tej części programu naszego spotkania. Chciałam Wam się pochwalić moją dużą próbką w postaci takiego oto topu. Top będzie miał oczywiście jakieś okrycie ramion. Jakie? Jeszcze nie wiem, no ale jest pewna baza, na której możemy sobie działać dalej. Więc to jest rzecz numer 1 w naszym programie. Dziewczyny we dziewiarce dziergają intensywnie, pięknie i bardzo często przysyłają na przykład z Łodzi i z Krakowa dzianiny do nas, byśmy pokazali te dzianiny w programie. Tym razem mam do pokazania Wam dzianinę z Krakowa od Patrycji. Patrycja moherowa panna, która moherki wszystkie dostępne we dziewiarce, myślę, przerobiła. Patrycja, jeżeli się mylę, to mnie oczywiście możesz poprawić, że to tak wcale nie jest, ale myślę, że chyba wszystkie przerobiłaś. I tutaj mamy prostą jerseyową chustę, którą Patrycja wydziergała z dwóch włóczek. Dwóch bardzo różnych włóczek. Jedna to jest włóczka Herbstfind od Atelier Citron. Tutaj są użyte dwa motki. I prawie dwa motki, motek z pewnym okładem włóczki. Muszę sobie tutaj, wybaczcie, zerknąć na ściągawkę, ponieważ zapamiętać wszystko to jest naprawdę bardzo trudno. Jest to włóczka Super Kid Moher z błyszczącą niteczką od firmy Rico. I tutaj zachęcam do popatrzenia na tę chustę z góry i wtedy widzimy po pierwsze grę przeźroczystego tego, tej części moherowej, a po drugie widzimy nieprzeźroczystą część merino, czyli tutaj mamy herbstwind, a tutaj mamy moherek. Takie oto możemy tworzyć chusty, mieszając ten sam kolor różnych włóczek, różnych producentów. Tutaj pięknie zostało dobrane. Jest to chusta dziergana od rogu. Tutaj Patrycja wydziergała to na drutach numer 5. Chusta prezentuje się następująco. Jest duża, jest otulająca, jest ciepła, ale według mnie potrzebna również latem do otulenia się przed wiatrem, przed nadmiarem słońca. Popatrzcie, praca od Patrycji wygląda następująco. Dwie włóczki w kolorze bardzo modnym i często pokazywanym przez nas kolorze miętowym. Patrycja, bardzo mi się Twoja chusta podoba. Co wydziergała Danusia? Danusia wydziergała taki oto ciuszek. Jest to bluzka, w której duży udział mają włóczki lniane i pewna gra tych różnorodnością, po pierwsze włóczek, po drugie kolorów, przedstawia się następująco. Tak wygląda w formie wiszącej, a tutaj teraz możemy popatrzeć na taką formę na leżąco, jerseyowa bluzka. Prawda? Tutaj jest włóczka Susurro na górze. Tutaj w ten fragment jest prawdopodobnie włóczką dublet. A tutaj mamy tak zwany len naturalny, czyli to jest ta włóczka na cewce dostępna we dziewiarce. No i tak, i patrzymy sobie na bluzeczkę i co widzimy? Widzimy różyczki, które
Danusia wykonała. I te różyczki, bo ja to takich sformułowania używam, robią robotę, czyli nawiązują na tej gładkiej części lnianej. Tym kolorem włóczki Danusia trzasnęła ileś tam różyczek. A tutaj widzimy zakończenie bluzki, gdzie mamy znów nawiązanie do tego koloru, włóczki i do tego brązowego dubletu. No i tak, i teraz myślę, że Danusia poszła taki krok dalej, że pokazała, jak te różyczki robi. Więc ja Was zapraszam na taki właśnie pokaz. Jak widzimy, Danusia przystępuje, ma igłę i roboczą nić. Wkuwa się w kawałek materiału i będzie czarować. Jedna linia czarowana, druga. Widzimy cztery punkty, czyli takich sześć, pięć nóżek. I teraz będziemy wypełniać te linie. Co drugie w kucie, zauważcie. Danusia to pokazuje palcem, że nie w następne, tylko w co drugie. Różyczka się już wyłania. Pracowite rączki Danusi tworzą róże. Musimy się wkuć kilkanaście, myślę, razy w tej drugą linię. I różyczka gotowa. Gotowy haft na dzianinie w postaci takich oto kwiatków, które możecie ocenić, wyglądają o właśnie w ten sposób. Tutaj włóczką susurro były robione na lnie, len naturalny, włóczka na cewce dostępna we dziewiarce. Danuś, normalnie zasiałaś we mnie potrzebę posiadania takiego haftu na dzianinie. Popróbuję, na pewno ja spróbuję. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy też chętnie spróbujecie. To jest w następnej części naszego programu. Pokażę Wam nowe włóczki, nowe kolory. Zapraszam. Nowe kolory istniejącej włóczki. Ta włóczka ilością nowych kolorów rzuciła mnie na kolana, ponieważ powiedziałabym, że odkrywam ją na nowo. Włóczka Merino 400 Lace dostępna jest w dziewiarce tyle lat, ile dostępne są ogólnie włóczki Lankianza. Ponieważ jest to taki produkt, który jako jeden z pierwszych, tutaj teraz patrzycie, segregator, w którym są tylko i wyłącznie nowe kolory, mają odświeżoną metryczkę, mają też wskazanie, tutaj widzimy, że to jest Merino 400 Lace Extra Fine i w nawiasie jest napisane Arkaba. Arkaba jest miejscem w południowej Australii, skąd pochodzą owce. Do runo tych owiec zostało użyte do produkcji tej włóczki. Niżej widzimy następny znak. Znak takie kołyski. I jest tutaj trzeba rozszyfrować, co to znaczy. Zobaczcie, tutaj czarny pasek i jest napisane gold.
No i ta kołyska i jest napisane, że to jest certyfikowane Cradle to Cradle. I to jest certyfikat. Ja tu się wspomogę pewną wiedzą, którą, ponieważ nie wiedziałam, zdobyłam wiedzę i bardzo chętnie ją Wam przekażę. Co to jest za certyfikat, który pojawił się na tych metryczkach tej właśnie włóczki Merino 400 Lace. Włóczki cieniutkiej, nadającej się do dziergania ażurowych szali, chust, swetrów, które, chociaż słowo sweter chyba nie jest odpowiednie, raczej ażurowych bluzeczek, albo jeżeli dołączymy do tej włóczki, albo w podwójną nitkę, pobawimy się kolorami, albo dodajemy mohair, alpakę z dłuższym włosem, to wtedy mamy sweter piórkowy i to już może być swetrem, bo ogólnie w pojedynczą nitkę to będzie piękna, kobieca, ażurowa bluzeczka. No i co to jest ten certyfikat? Jest to certyfikat nadawany w przemyśle, tutaj mamy przemyśle włókienniczym, w którym firmy włókiennicze starając się o taką możliwość posiadania tego dokumentu, muszą się wykazać w 5 aspektach. Na każdym poziomie produkcji danego produktu. I co to są za aspekty? Jest to po pierwsze zdrowy surowiec, którego tutaj akurat w tym wypadku była pozyskana włóczka. Są to produkty oceniane pod kątem zawartości substancji chemicznych i ich wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko. Po drugi aspekt jest to recykling, czyli produkty muszą być projektowane z myślą o możliwości ponownego wykorzystania, recyklingu lub biodegradacji. Trzeci aspekt to odnawialne źródła energii i zarządzanie węglem. Proces produkcji musi korzystać z odnawialnych źródeł energii i dążyć do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. To był trzeci aspekt. Czwarty aspekt to jest gospodarowanie wodą. Oceniane są praktyki zarządzania wodą w całym cyklu życia produktu. Ważne jest, aby produkcja była jak najmniej szkodliwa dla zasobów wodnych. Piąty aspekt to jest sprawiedliwość społeczna, czyli certyfikat uwzględnia również aspekty społeczne, takie jak warunki pracy i wpływ na lokalne społeczności. Firmy muszą przestrzegać zasad sprawiedliwości społecznej i etycznego postępowania. Jest 5 aspektów i pod tymi aspektami oceniane są produkty firmy, która się stara o taki certyfikat. Jest 5 poziomów tego certyfikatu. Jest podstawowy, jest brązowy, srebrny, złoty i platynowy. I teraz wiecie, że mamy 5 poziomów certyfikatu i teraz jak widzicie na metryczce ten certyfikat, znaczek tego certyfikatu, tej kołyski, że od produkcji do, że to powraca w procesie recyklingu, to tutaj mamy słowo gold, czyli jest to złoty, czyli to jest ten prawie najwyższy poziom certyfikatu. No i tak, to było tyle teorii, a my tu mamy piękne kolorowe motki, które możemy miksować między sobą kolorystycznie, bawiąc się kolorami. One wszystkie są Merino 400, jeszcze powiem Wam, na jakie druty jest przeznaczone. Taki motek, który ma 25 gramów, bo on tyle ma 200 metrów i przeznaczony jest na druty pomiędzy 2,5 a 3,5. Włóczka ta Merino 400 Lace jest formą superwash, czyli można ją z delikatnymi środkami piorącymi na programie wełnianym bez nadmiaru środków zmiękczających, można taką rzecz wyprać w pralce. Tak mówi metryczka, że jest to dopuszczalne, ale oczywiście ja zawsze Was do tego zachęcam, by rzeczy ręcznie wykonane prać ręcznie.
Merino 400 Lace ze swoimi nowymi, pięknymi kolorami. Popatrzcie na sekcję różową, ponieważ ja podzieliłam te kolory na tak zwane sekcje i tutaj widzimy sekcja różowa. Sekcja różowa, sekcja jest pomarańczowa. To jest, zobaczcie, jak to pięknie wygląda na czarnym tle. Sekcja różowa, numer koloru 119, 129, 366 i 365. Merino 400 Lace powraca z wieloma nowymi kolorami, z odświeżoną metryczką i certyfikatem. Certyfikatem z poziomem tak zwanym Gold. Tu jest sekcja różowa, popatrzmy sobie na sekcję, ja to nazwałam pomarańczowa, chociaż tutaj mamy beż, ale jak jest beż, to ja nie mogę pominąć koloru brązowego. Jest brązowy, beżowy, morelowy, pomarańczowy i czerwony. W gazetach FAM, w starszych rocznikach można znaleźć takie modele, w których na przykład bawiłybyśmy się, ja to nazywam zabawą w kolory, a oczywiście to jest poważnym procesem dziergania, tworząc na przykład kardigan. Dziergana jest jedna nitka bazowa. Załóżmy, że tutaj to będzie pomarańczowe, dziergana rzecz jest w podwójną nitkę i ta podwójna nitka, ten dołączany, zmienia się co jakiś czas w formie pasków, na przykład w czerwony, tutaj ten morelowy, z beżowym i z brązem. I to jest podwójna nitka, to wtedy takiej włóczki dziergamy rzecz, myślę, że na czwórkach, na 3,75 do 4. Na chustę tutaj 200 metrów, z 600 metrów wyjdzie nam chusta, czyli 3 motki są potrzebne na chustę. Na szal taki ażurowy, to myślę, że 800 metrów minimum, to wtedy mamy 4 motki. Jeszcze jest nie pokazana przeze mnie sekcja niebieska, no bo też niebieski, to też jest niebieski. Proszę, sekcja niebiesko-granatowo turkusowa, a sekcja zielona pokazana w formie na, powiedziałabym, na czerwonym dywanie, nie, na czarnym tle przedstawia się tak, ciemna zieleń, turkusowy zielony, taki groszkowy i miętowo-pistacjowy, to jest właśnie Merino 400 Lace. Działa na wyobraźnię, 25 gramów, te moteczki są takie poręczne, ładnie w dłoni leżą i na pewno odwijają się bardzo zgrabnie z motka. 5 nowych kolorów. Następną rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, to jest włóczka Zen. Mamy 5 kolorów. Tutaj sekcji kolorystycznych nie utworzę z tych 5 kolorów. Ja je Wam po prostu pokażę w ten sposób. I powiem bliżej o włóczce Zen, 25 gramów, taki motek, 200 metrów w sobie ma i od razu głowa mi tutaj pracuje, że to może pokażę za chwilkę. I tutaj ta włóczka jest przeznaczona na druty pomiędzy 3 a 3,5, przy czym jeżeli dziergałybyśmy ażurowy szal, to oczywiście te druty to minimum 4 spokojnie mogą być i najfajniejszy jest tutaj skład, ponieważ on jest bardzo pyszny, do schrupania absolutnie. 35% wełny merino, 35% alpaki rasy Suri i 30% jedwabiu. Prawda, że jedwab, alpaka i wełna merino to jest skład, który od razu chciałoby się mieć w jakiejś formie. Mogłoby być w formie sweterka. I tak akurat te dwa kolory, które tutaj są, ponieważ do tego też by się tutaj znalazł kolor. Być może ten, nie. Raczej ten, o tak. Na gorąco stworzone zestawy, a zestawy we dziewiarce kochamy robić. I już Wam pokazuję. Gdyby użyć do jednej dzianiny, wezmę te dwa kolory. Merino 400 Lace w numerze koloru 129 i włóczka Zen w kolorze 29. One się różnią między sobą, ale gdy bierzemy nitkę
włóczki moherowej. Ja ją nazywam w skrócie moherem, chociaż tutaj moheru nie ma, ale jest te 35% alpaki daje nam pewien włosek, który wypełni dzianinę. Nazwane tak bardzo, jeżeli widzimy włóczkę z włosem, to tak od razu chce się to nazwać, że to jest włóczka moherowa, a tu nie ma, ani tyci moheru nie ma. No i łącząc sobie te dwie nitki, popatrzcie, to wygląda w ten sposób. To nam się zmiksuje i wygląda jak taki krewetkowy melanż jaśniejszego i ciemniejszego. Według mnie bardzo fajne na grubszy szalik. Mogło na tę chustę Patrycji, która była pokazywana na samym początku programu, nadałoby się na coś takiego, takie właśnie połączenie. Ale ten kolor turkusowy to ja Wam pokażę na jasnym tle. I teraz popatrzmy na to tak. Zen numer 88 i Merino 400 Lace w numerze koloru 373. I teraz jak weźmiemy nitkę Zena i Merino 400 Lace, to połączone stworzą nam taki oto melanż. Trochę ciemniejsze i trochę jaśniejsze. No jaśniejsze widzimy, że jest ta wełna Merino jest jaśniejsza. I to w dzianinie utworzy się jednobarwny melanż w zakresie prawie jednego koloru. Nowe kolory istniejących włóczek. Dwie włóczki, które Wam teraz pokazałam. Jedna z nich ma 5 kolorów, a druga ma, oj, dużo, dużo, a pewnie około 20. Około 20 nowych kolorów Merino 400 Lace. No i tak przy okazji właśnie czytania metryczek można się trochę ciekawych rzeczy dowiedzieć. Włóczka Zen i Merino 400 Lace. Myślę, że... zawsze pytacie, czy tak mi się teraz jeszcze wpadło tu głowy, czy to gryzie, czy Zen gryzie. Zen tutaj nie ma moheru, ma 35, ten podejrzany o gryzienie, to jest jedynie alpaka suri. Mamy jej tutaj 35%. Ja tę włóczkę oceniam jako włóczkę z minimalnym włosem, czyli ten włos nie jest bardzo długi i jest według mnie dość bezpieczna dla osób, które są bardzo wrażliwej skórze. Zen nie powinien gryźć, choć oczywiście zawsze jest to indywidualna sprawa. Nowe kolory. Gazetka Sandra. Gazetka Sandra, tutaj mamy Sandra Dzianiny, numer 4/20/24. W tej gazecie jest dużo letnich modeli i teraz zajrzymy rzut oka do gazety, szukając inspiracji, szukając nowych wzorów. Pierwszy rzut widzimy zieleń i melanże. To jest Morza Szum w ażurach. Ten Morza Szum w ażurach trwa przez następne modele. Dużo siatki, tutaj również jest siatka. W tym modelu jest wzór siatkowy i ściek francuski. Zabawa w fale za pomocą ściegła ażurowego. Rękaw jest ściegiem francuskim. I teraz wchodzimy w modele w kolorach beżu. To jest rzecz wykonana z włóczki lino. Ten kardigan, włóczka lino od Langhams. Top, który można wykonać z większości włóczek dostępnych w naszym sklepie i tutaj jeszcze z ażurem w takie kwiatki. No i ta sekcja beżowa, te sekcje weszły mi do głowy, wyjść nie mogą, więc tutaj beż jest reprezentowany licznie. No i tutaj jest model 14 i model 15. To są dwa modele, które mi wpadły w oko. Model 15 bardziej, ponieważ jest oba wpadły, przy czym jeżeli miałabym wybierać, co najpierw bym chciała wydziergać, to ten model, ponieważ jego kierunek dziergania jest bardzo inspirujący, ponieważ rzecz się dzierga od rogu. A w ostatnim czasie lubię inne kierunki dziergania, to właśnie myślę, że ten model
numer 15. Model numer 14 ma w jersey i karczek dziergany razem po wydzierganiu rękawów. Łączymy wszystko i idziemy w górę ze ściekiem ażurowym. To jest również temat, taki model do użycia przeróżnych włóczek, jakie macie w szufladach. Na przykład wyobraźcie sobie wielokolorowy dół, tam gdzie jest jersey, a później ten ażurowy karczek dziergamy z pasującej kolorystycznie jednobarwnej włóczki. Wyobraźnia działa, bo u mnie bardzo. Tutaj wchodzimy w kolor różowy. Interesująca różnica pomiędzy szelkami. Szelka wąska i szelka szeroka. Model 17 to jest dużo różu, 18, 19 również. Model 20-21, ażurowe, z rękawami lub bez rękawów, z dużą ilością wzoru siatkowego. Model numer 22, zygzaki i później idziemy tylko taką mereżką ażurową. Tu są pewnie podwójne ażury, to świadczy o tym, że te nitki pomiędzy oczkami prawymi są dosyć długie. Kardigan letni, numer 23 model. Plaster miodu w letniej bluzeczce, model numer 24. Tutaj również można by pójść w kierunku włóczki Linello i Pride, gdzie mamy Pride byłby jednokolorowym tłem, a wielokolorowe dzieje nam się na wierzchu. Albo na odwrót, to od Was zależy. Letni kardigan numer 25. Model numer 26, wydziergana rzecz z wielokolorowej włóczki. Tu widzimy układ tych kolorów. Tak, to po układzie kolorów widać, że to tak zwane motki ombre. Szal ażurowy, pasujący do tego lila róż. 28 model. Gładki, a w środku mamy ażurowy panel. 29, mogę powiedzieć, że w ten samym sposób się bawimy, bo tutaj mamy dół i górę są gładkim jerseyem, a po środku paski zygzakowe. I to jest rzut oka do gazety Sandra numer 4/20/24. Letnie ażurowe projekty. I jeszcze zaproszę Was na parę słów o drutach Addi. Druty Addi. Druty, narzędzia w życiu dziewiarki. Co jest ważniejsze? Druty czy włóczka, żeby były fajniejsze, wykonane z lepszych materiałów? Więc powiedziałabym tak. Najpierw, jeżeli zaczynamy swoją przygodę z dzierganiem, to nie musimy mieć najdroższej, najbardziej szlachetnej w składzie włóczki. Nie, a nawet nie powinniśmy. Ale porządne narzędzia to jest właściwie baza do tego, by nasze hobby się mogło rozwijać. Ja wiem, że lat temu, ponieważ dziergam bardzo, bardzo wiele lat i w swoim życiu na różnych drutach robiłam i nawet najgorsze druty nie były mi w stanie przeszkodzić, że tak powiem, w rozwoju mojej pasji. Tak, to prawda. Kiedy nie było drutów w sklepie, pracowało się kiedyś, tam dawno, dawno temu, na drutach prostych. Później weszły takie druty żółkowe i ta żyłka, ja mam tak jakieś, pokazywałam w programie, ta żyłka jest taka, że jak się tak zrobi, złoży, to ona tak zostaje w takiej formie, więc pracowało się trudno. Ale się pracowało, robiło się różne rzeczy dziergane, więc tak. Kiepskiej jakości narzędzia nie przeszkadzały mi w rozwoju mojej pasji, no ale teraz mamy inne czasy, inną świadomość i skoro są na rynku narzędzia, które w dłoniach leżą w sposób idealny, to dlaczego z nich nie skorzystać? A jeszcze w tym momencie w e-dziewiarce jest atrakcyjna oferta na druty Addi. No to jest tytułem wstępu. Druty Addi. Lubię bardzo. Przez 15 lat działalności e-dziewiarki mogę powiedzieć z takim przekonaniem, że
To jest mój najbardziej ulubiony producent i najbardziej ulubione druty. Z wielu względów. Ja jeszcze zawsze narzędzia oceniam pod kątem ludzi, z którymi się kontaktuję w ramach kontaktów biznesowych, a te kontakty są zawsze bardzo serdeczne i profesjonalne. To jest właściwe słowo, bo kontakt pomiędzy takim sklepem a producentem musi być profesjonalny i w firmie Addi to jest na najwyższym poziomie. No i to teraz tytułem wstępu. Skupiłam się w moim tutaj takim kilku słowach o drutach Addi na drutach żółkowych, ponieważ to te druty polecam na początek przygody drutowej, rękodzielniczej, kiedy wiadomo, że czasami idziemy w stronę szydełka, czasami w stronę wyszywania, ale te, jeżeli gdzieś druty funkcjonują pomiędzy, tutaj żyłka mi się trafiła, więc tak. Druty Addi na żyłce. Mamy ich kilka rodzajów i czasami możecie się poczuć zagubieni tymi rodzajami i o co w nich chodzi. Czy mogę wybrać jeden rodzaj drutów i być szczęśliwa? Oczywiście, że tak. Jeżeli mamy w planie posiadanie, zakup jednego rodzaju drutów i cieszenie się wszystkimi rodzajami włóczek i dzierganie różnych rzeczy na różnych grubościach, to jeżeli taka jest nasza potrzeba, to ja poleciłabym na taką potrzebę druty Novel. Druty Novel zaspokajają według mnie potrzeby włóczek i śliskich, i nieśliskich, czyli tych, które kiepsko suną po drutach, bo też są włóczki. Pewnym założeniem wyboru drutów jest to, że każda włóczka, każdy rodzaj surowca, z którego dziergamy, lubi się z innym materiałem drutów. I jeżeli chcemy mieć druty uniwersalne, to są właśnie druty Novel. Druty Novel dostępne we dziewiarce są na żółce czerwone i to jest klasyczny kolor żółki dostępny w firmie Addi, ale w e-dziewiarce jako jedyny na rynku w Polsce mamy druty z żyłką limonkową. Są to Novele wyprodukowane specjalnie dla nas z żyłką limonkową. Według firmy Addi te żyłki nie różnią się między sobą. One są kupowane od tego samego, czy jest czarna, czerwona, złota czy zielona. One powinny zawsze być takie same. Takie same mają parametry techniczne. Ale od czegoż dłonie dziewiarki, ona zawsze wyczuje różnicę, prawda? Więc to jest tak, że barwnik dodawany do żyłek, takie mamy przekonanie, że barwnik dodany do żyłki troszkę zmienia, a to troszkę to jest rzecz naprawdę minimalnie wyczuwalna, to nie jest coś, co coś dyskwalifikuje, nie, ale limonkowe według nas mają najelastyczniejszą żyłkę, więc tutaj mamy Novele limonkowe, Novele czerwone. I to są druty według mojej oceny na potrzeby osób, które mają uniwersalne potrzeby albo jeszcze nie wiedzą, czy będą kontynuowały swoją przygodę dziewiarską, to ja im powiem, spróbujcie na drutach Novel. One mają strukturę, wyjmę taki jeden rodzaj Noveli i powiem, jakie ma czubki i czym się charakteryzuje. Czubki w Novelach są ostre. Są ostre i tutaj ta część ta stożkowa jest dosyć długa. To są ostre druty, ale nie są takie bardzo ostre jak w innych firmach. I tutaj jest przekrój kwadratowy i ma takie nacięcia, które to poza tym, że masują dłonie podczas dziergania, to jeszcze powodują, że oczka wychodzące spod takich drutów są równe, co jest ważne przy włóczkach cienkich, moherowych, na przykład to jest bardzo ważne, ale też nie zsuwają się, co jest ważne przy na przykład dzierganiu jedwabiu, ponieważ jedwab jest śliską włóczką, to troszeczkę ogranicza zsuwanie się
z oczek z drutów. To tutaj jest słów kilka o nowelach. Nowele w wersji czerwona żyłka i limonkowa żyłka. Jeżeli jesteśmy przy drutach, które są właśnie o takiej innej, nazwę to innej, innym takim dotyku, to tutaj mamy unikorny. I unikorny różnią się, oczywiście, że się różnią od noweli. Poza tym, że coś, co widzimy na pierwszy rzut oka kolorem żółki, ale żółka jest według nas elastyczna, to nie podlega żadnej dyskusji, że jest elastyczna. Są okrągłe i mają takie okrągłe, to są tak zwane unikorny, czyli jednorożce. I też to też firma Adity tak je reklamuje, że to są różowe jednorożce dla księżniczek małych i dużych. No i to tak właśnie, takie jednorożce. One mają końcówkę, która jest od drutów basic, czyli te bazowe druty, do których dojdę za chwilkę. Te bazowe to są te. To są te druty, które ja nazywam druty bazowe, czyli one mają dosyć obłą końcówkę, nie są bardzo ostre. Ich powierzchnia jest gładka, jest dosyć śliska i mają złoto-brązową żyłkę. Ale wracamy do unikornów. I unikorny mają właśnie taką nie za ostrą końcówkę i strukturę, która pomaga w dzierganiu, masuje dłonie podczas dziergania. Przyjemnie się trzyma te druty. Nie są tak ostre, to jest ich, dla jednych pań może być zaleta, dla drugich może być wada, że nie są tak ostre jak nowele. W porównaniu z nowelem wyglądają tak. Widzimy tutaj ta część. Część jest krótsza, ta część, ten stożek jest krótszy i nie jest tak ostry. To są unikorny. W zakresie drutów metalowych mam tutaj te bazowe. Bazowe nie mają takiego dużego poślizgu, jak na przykład druty, które są pokryte białym brązem i są nazwane Arti Classic Lace. One mają końcówkę, i to bardzo często chcecie, by to porównywać, czy druty lace pokryte białym brązem mają bardziej ostrą końcówkę od noweli, czy nie. Więc ja Wam tutaj kładę tę końcówkę na papierze i teraz według mnie one mają taką samą końcówkę, to jest taka sama końcówka. Lejsy, do jakich włóczek używałabym takich drutów, które nazywają się Classic Lace, są pokryte białym brązem. One są bardzo śliskimi drutami i według mnie na przykład do wszystkich wzorów ażurowych jak najbardziej się nadadzą, ponieważ ta ostra końcówka w tym sprzyja. Ale bardzo śliskie włóczki z tych drutów mogą się zsuwać i wymaga pewnego doświadczenia, by nad tymi oczkami panować. Tutaj mówię o drutach druty lace, a z noweli, mając tę samą końcówkę, tutaj te druty mają te same końcówki, mając te metalowe nacięcia, tutaj oczka się nie będą zsuwać, więc końcówki te same, oczka się nie zsuwają, no to ja bym zawsze moje serce idzie w kierunku tych noweli, choć jest bardzo spore grono pań, które druty Addi pokryte białym brązem lubią bardzo za ostrą końcówkę, za, no tutaj mamy przekrój okrągły, tutaj to nie jest kwadratowy, więc one inaczej troszeczkę leżą w dłoni. Jak inaczej, to trzeba samemu ocenić. Przypominam, że do każdego sklepu stacjonarnego edziwiarki możemy sobie takie druty przetestować, czyli potrzymać w dłoni, mówiąc, że chcemy wybrać, nie wiemy które, więc dziewczyny zawsze chętnie pomogą. Dziewczyny, czyli Stasia, Danusia i Patrycja, pomogą w tym wyborze. Mówię o sklepach stacjonarnych. No i tutaj jest porównanie z tymi drutami. A jak się ma lace, novel, unicorn,
Unikorny tu kładę. Jak widzimy, unikorn, i tutaj jeszcze powinnam położyć te tak zwane druty basic, czyli ten bazowe, klasyczne druty Addi. Czyli tak, widzimy, że unikorn, czyli ten drut numer 2 i drut numer 4, to są, które one mają obłe końcówki, a jedynka i trójka to są ostre końcówki, które zależy. Lubimy ostre, nie lubimy ostrych. Czasami zaczynamy przygodę i nie wiemy, jakie druty. No to wtedy, koniecznie musicie do dziewiarki przyjść i po prostu sobie popatrzeć, przetestować, pokłuć się w palce, bo to też trzeba zrobić, pokłuć się, czy podczas zziergania to, że drut jest ostry, to przeszkadza? Według mnie nie, ale są różne, po pierwsze, odczucia w dłoniach, w palcach, więc to trzeba samemu sprawdzić. I to są druty metalowe. Jako ciekawostkę przyniosłam jeszcze druty metalowe na bardzo krótkiej żyłce, na 20 cm, przy czym pamiętajcie, że długość żyłki to nigdy nie jest długość żyłki, tylko to jest długość od czubeczka do czubeczka. I tutaj jako w ramach robótki lacalineczki przyniosłam Wam pokazać druty, które one mają, to jest akurat 20 cm, rozmiar 3,75 i na małe obwody, na dzierganie no, małych obwodów czy na skarpetkę, bo tu nie można, chociaż do zdziergania skarpetek to jednak Addi Colibri albo druty Crazy Trio, czyli mamy trzy druty na obwód, jednym pracujemy, a obwód mamy zamknięty na dwóch, ale w ramach popatrzenia na jak można być precyzyjnym w produkcji, no bo tutaj wyprodukowanie takich drutów wymaga wielkiej precyzji, a od dziewiarki wymaga nauczenia dłoni, pracy z tymi drutami, z tymi bardzo, no to takie ekstremalne, można to powiedzieć, dzierganie ekstremalne, to na takich małych obwodach, ale czasami potrzebujemy właśnie takiego małego obwodu, więc Addi również takie druty ma. Druty metalowe, było o nich trochę, a teraz mamy druty, które nazywam drutami ciepłymi. To są druty tak zwane, tak humorystycznie przeze mnie nazwane druty ciepłe, ponieważ tutaj mamy druty bambusowe, a tutaj są druty wykonane z drzewa oliwnego. I czym się charakteryzują? Charakteryzują się tym, że są bardzo lekkie, metalowe również są lekkie, ale te są lżejsze i są panie, które sobie bardzo cenią materiały naturalne i tutaj właśnie drewno oliwne jest takim materiałem naturalnym i pewną jeszcze takim, czy to, no to jest zawsze loteria, jaki rysunek tego drewna nam się trafi, prawda? No to te słoje oliwne, one pięknie, tutaj na przykład taki znak szczególny, ta końcówka ma, to jest tutaj niezwykle wygląda, ja tu się zachwycam takimi szczegółami, niezwykle wygląda tutaj ten fragment drutów. One są bardzo, bardzo miło się dotyka, są drutami ciepłymi, czyli nie są metalowe, bo metalowe bierzemy w dłonie, później się zagrzeją, ale na początku są metalowe, są zimne, a te są od razu ciepłe, lekkie i końcówka jest ostra i oczka bardzo dobrze po nich przechodzą. To są druty oliwne. Druty, które są bambusowe, przy czym też jeszcze pewna uwaga, że z wszystkich posiadanych przeze mnie drutów, jakie posiadam, i tych drewniano-bambusowych i tych metalowych, oliwne są najbardziej wrażliwe na cokolwiek, bo czasami zdarzyło mi się zahaczyć na przykład drutem o koszyk, w którym była robótka, no to takie zahaczenie nieostrożne to jednak powoduje, że taki drut się złamie. Więc jeżeli wiemy, że z drutami jedziemy w jakieś miejsce, gdzie będzie niemożliwością takie traktowanie ich z pewną ostrożnością, to lepiej wtedy wziąć
ze sobą druty metalowe. Ale jeżeli chcemy w domu, w fotelu oddać się niezwykłemu uczuciu takiej kontaktu z tym drewnem, to, no to mogą być druty oliwne. Bambusowe mają troszeczkę bardziej, końcówka również jest ostra, ale na przykład ja palcami wyczuwam różnicę, czy drut jest oliwny, czy jest bambusowy. Jak? Nie wiem, nie wiem, no ja to po prostu czuję, że to jest pewna różnica w dotyku. Druty bambusowe są dość odporne na wszelkie traktowania, takie chowanie do woreczka z robótką, do torebki. Gdzieś tam w samochodzie się zdarzy przecież trzymać robótkę. Więc jest gładka, jest jasne, druty są jasne. To też jest dla niektórych z pań jest pewien plus drutów, jeżeli druty są jasne, bo na przykład nie lubią pracować na drutach ciemnych, czarnych. Poza tym, że czarna włóczka, na jasnych drutach widać oczka, a w innym przypadku byłoby tych oczek no kiepsko z zauważeniem. Oprócz drutów na żyłce, którym poświęciłam sporą część tej części programu, jest też opcja klikania sobie, klikania i zmiany, posiadając jedną żyłkę, taką żyłkę. Tutaj jest akurat Adi Classic Lace, ale do tej żyłki możemy sobie dołączyć i nowele, nowele długie, novel long i nowele krótkie, czyli do małych obwodów. By korzystać z uroków posiadania krótkich drutów, czyli krótkich, czyli 10-centymetrowych, musimy mieć tak zwaną krótką żyłkę, czyli 40 cm albo 50. Oczywiście, że te druty z tą długą żyłką jak najbardziej pasują pod względem klika, ale by pracować z dużymi obwodami, na przykład posiadając normalną wielkość dłoni, to ja wolę mieć długie druty, nie druty krótkie. I taki to jest właśnie pewne różnice, niuanse, druty bambusowe, druty oliwne, lejsy krótkie, lejsy długie. Takie mamy, takie przegląd drutów Addi, jaki wykonałam dla Was. Dodałam takie słowa wynikające z doświadczenia pracy z tymi drutami, z tą firmą. Za dzisiejszą uwagę bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was, że być może powstaną jakieś topy, jakieś róże na dzianinie, no i będziecie pracować drutami Addi. Wszystkiego dobrego życzę i do następnego razu. Pa, pa!